Nad książką pracowałam 1,5 roku. To jest dosyć mało czasu, ale udało mi się na szczęście, ponieważ jestem reporterką i to miała być książka reporterska, więc głównie zależało mi na rozmowie z ludźmi, którzy znali Zdzisława i Tomasza Beksińskich, więc docierałam po kolei do przyjaciół, a potem był taki łańcuszek dobrej woli, czyli ktoś mnie wysyłał dalej. Niebywałe wrażenie na mnie sprawiły dzienniki foniczne rodziny Beksińskich oraz dzienniki wideo Zdzisława Beksińskiego. Miałam wrażenie, że wtedy jestem we wnętrzu tej rodziny, jestem z nimi. To rzadkość chyba dla reportera w ogóle wejść tak bardzo głęboko w intymny świat danej rodziny, w tym przypadku rodziny Beksińskich. A w latach 80. Zdzisław dokupił kamerę i kręcił niemal bez przerwy przez parę lat swoją rodzinę, swój balkon, widoki zmieniające się za oknem, ludzi, którzy go odwiedzali, obrazy, które malował, kolejne etapy malowania. Czy twoja żona pożyczy mi 2 obrazy? To już z nią gadaj, ale syn to w ogóle... Ja próbowałem, zacząłem gadać, to on wpadł w taką furię, nie myślę, że w ogóle z nim rozmawiać. No to są materiały niebywałe, niesamowite i to też było mi bardzo przydatne do książki. To jest książka, której się bałem na początku, sięgając po nią, ponieważ myślałem, że temat mnie pogrąży, że będę przygnębiony, a to się okazała opowieść nieprawdopodobnie wciągająca. Nie powinni bać się tej książki ci, którzy myślą, że malarstwo Beksińskiego ojca było tylko mroczne i poruszało zawsze jeden i ten sam temat, czyli temat odchodzenia, śmierci i mroku. On był kompletnie niepowtarzalny. Znaczy ja nie spotkałem drugiego osobnika tak skonstruowanego. On po prostu wylewał na obrazy wszystkie swoje wewnętrzne szaleństwa, niepokoje, strachy, obsesje i tak dalej. A na zewnątrz został wspaniały, mądry, ciepły, fajny facet. Wielu ludzi myliło, myśleli, że człowiek, który maluje takie rzeczy, musi być sam potworem. Był fenomenem. Więc ja go chodziłem troszkę oglądać ze wszystkich stron. To nie była tylko kwestia oglądania obrazu, ale obcowania z jakimś niezwykłym tworem przyrody. Myślę, że Tomek był bardzo dużą, rozległą, zbudowaną z wielu drabinek krzyżówką, do której nikt tak naprawdę nie znał hasła. On tylko znał to hasło. I co więcej, nie było do poszczególnych haseł zbyt wielu wskazówek. Ja byłem wielkim fanem tego, co on robił. Jak to robił przede wszystkim. To były takie lekcje do odrobienia dla mnie zawsze, za każdym razem, kiedy miał audycję. Był cudownym po prostu, z zasadami, z niezwykłymi zasadami po paprańce. Bardzo mi go brak. Ach, gratuluję, galery! No jaki pan cały w szczęściu. No wie pan, szczęście to tu nigdy na tej ziemi nie ma. To miał być portret potrójny, tak naprawdę. Czyli o Zofii, Zdzisławie i Tomaszu Beksińskich. Ponieważ uważałam, że ci dwaj panowie nie mogliby funkcjonować w życiu bez Zofii Beksińskiej. Ale okazało się to strasznie trudne, ponieważ Zofia Beksińska bardzo się usunęła w cień, bardzo się ukryła. Miała jakieś życie, jakieś ambicje, jakieś marzenia, ale ja nie wiem jakie, nie udało mi się tego odkryć. No ale dopią pan już tego, no. Przyrzekam, że przed końcem roku pani to dostanie. Dlatego ta książka jest portretem podwójnym, bo jest o ojcu i synu, którzy bardzo się kochali, a jednocześnie była to bardzo trudna miłość i nie było im łatwo ze sobą. Ta książka to jest taka książka, po przeczytaniu której ja miałem wrażenie, żebym chciał ją złożyć, przeczytać, złożyć, odłożyć na półkę i iść chłopaków przytulić. Pana Zdzisława, Tomka, tak mocno i tak na bardzo długi czas. Tak przytulić i powiedzieć, ej, jest dobrze, będzie dobrze, damy radę.